Remonty obiektów zabytkowych cieszą się wsparciem z Rządowego Funduszu. Po długich staraniach, licznych pomysłach 3,5 miliona złotych dofinansowania dostał na remont kamienicy przy Kościuszki 45 Suwalski Ratusz. W pustej dziś kamienicy ostatnio siedzibę miała Galeria Sztuki Współczesnej, w której głównym wystawcą był profesor Andrzej Strumiło, ale gościli tutaj również inni artyści. Kiedy powstała Galeria Stara Łaźnia, budynek przy Kościuszki opróżniono i zamknięto na cztery spusty. Pomysły były różne. Długoterminowy najem, sprzedaż, aż wreszcie pojawiła się koncepcja umieszczenia w kamienicy poradni psychologiczno-pedagogicznej. Ta instytucja wprawdzie ma siedzibę na ulicy Nowomiejskiej, ale niebawem będzie musiała ją opuścić, bowiem suwalski samorząd zdecydował, że utworzy w tym miejscu czwarty oddział miejskiego żłobka, który powstanie również dzięki rządowemu wsparciu z programu Maluch Plus. W ostatnim czasie napływają do nas pozytywne takie decyzje i cieszę się niezmiernie, że ta druga część rządowego programu odbudowy ochrony zabytków znalazła uznanie w oczach oceniających nasz wniosek i zostaliśmy obdarowani tą kwotę 3,5 miliona złotych na remont tej zabytkowej kamienicy. Po remoncie obiektu przy ulicy Kościuszki poradnia znajdzie tutaj swoją siedzibę. To jednak nie jedyne wsparcie, jakie wspomoże prace remontowe cennej suwalskiej architektury. Kościół ewangelicko-ozburski, który jest przy tym głównym trakcie, czyli przy ulicy Kościuszki, z zewnątrz szczególnie wymaga troski, zadbania, poprawy jego wizerunku. W tej edycji składaliśmy tylko dwa wnioski. W pierwszej edycji na ochronę zabytków złożyłem 10 wniosków, dwa wnioski przeszły i było więcej osób niezadowolonych niż zadowolonych, no bo tylko dwa nasze wnioski przeszły. Teraz postanowiliśmy aplikować tylko w tych dwóch tematach i cieszę się niezmiernie, że otrzymamy środki finansowe. Ten obiekt, ta zabytkowa kamienica, która była za czasów carskim pocztą, wymaga renowacji, wymaga gruntownego, kapitalnego remontu. Jak podkreślił Czesław Renkiewicz, środki z Polskiego Ładu mają zarówno zalety, jak i wady. Do wad należy to, że decyzje przyznające dofinansowania nie podlegają procedurom odwoławczym, więc na ewentualną zmianę negatywnej oceny nie ma szans. Ale niewątpliwym plusem tego programu jest to, że wnioski są proste, krótkie i bardzo rzeczowe, a procedury sprowadzone do niezbędnego minimum.